witam serdecznie. Właśnie próbuję ułożyć tą kamerkę jakoś, żeby wam pokazać. Mam taki jeden rów właśnie. Ja tu już trochę szpadelkiem poodkrywałem, tak? Ja tu dużo gliny stąd pobrałem. Glina naprawdę stąd jest jedwabista, bardzo wyjątkowa, tak? Ona jest ciężka, więc ja tutaj nie wiadomo ile tego nie wezmę, tak? No ale biorę, tak? Biorę tą glinę. Tu sobie w zeszłym roku odkopałem trochę tej skarbki, więc teraz tą ręką jestem w stanie coś tam wybrać, tak? Chociaż z zewnętrznej części. Ja wiem, że jak tą gliną właśnie zmontuję ten, że jakieś szpary są w ulu i tak dalej, tak ja to ogarnę tą gliną, to to będzie beton, tak? Tam żadna pszczoła nie przejdzie. Zauważyłem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jeśli chodzi o glinę właśnie i pszczoły i ule. Pszczoły bardzo dobrze tolerują glinę, tak? Są w stanie normalnie jeszcze ją poprawić sobą, tak? Obkitują tą glinę, są w stanie ją normalnie wyrównać, słuchajcie, tak? I ta glina w tym momencie, i zauważyłem jeszcze jedną rzecz, jak te szpary wszystkie zawalimy gliną, to zwyczajnie te pszczoły nie czują przez tą glinę zapachu cukru. A niestety, jeśli użyjemy jakiejś gąbki czy czegoś, te pszczoły przez gąbkę czy tam inne jakieś tam, to czują to. A ta glina robi taką wyjątkową już od razu barierę, słuchajcie. Mam tego trochę, tak. Ta glina po części powinna być właśnie też zalana wodą, żeby zawsze można było sobie ją wyciągnąć i zwyczajnie używać, tak? Tak. I to było w sumie tyle. Nazbieramy to wiaderko i pędzimy do naszych pszczół, tak? Nawet jeśli trochę, jeśli chodzi o pszczoły, tak? Trochę tej ziemi nam się tutaj też, słuchajcie, jakby nazbiera, to nic, bo ta glina to zrobi z tym wszystko, co powinno być, tak? Ja to trochę utytłam w tym wiadrze, tak? I wszystko będzie pięknie, słuchajcie. I tyle. I tu nie ma co się właśnie ten, tylko jak mamy takie miejsce, że jak ja wykorzystuję tą całą przyrodę do tego, żeby jakoś tworzyć te pszczoły, no to ta glina jest, słuchajcie, bardzo dobra. Tak? Bardzo dobra. Ona elegancko uszczelnia ul. Podejrzewam, że nawet jakbyśmy zrobili ul sieczki słomianej z gliną według prawidła jakiegoś takiego, co jak robią te poliuretany, tak? To jakbyśmy z tego, z tej masy takiej wytłoczyli korpusy, czy tam ul warszawski, to normalnie on by był przez bardzo dużo lat przez nas używany. Dobra, słuchajcie, mamy tą glinę. O losie, ja więcej tego nie chcę, bo to będzie ciężkie bardzo. Muszę sobie umyć jakoś rąsie. Tu się akurat robi strumyk. Słuchajcie, przedrałowaliśmy przez tę całą parowę, tak? Jest ekstra. Idziemy działać z pszczołami, będziemy myć te wszystkie słoiki, które mi tam leżą od kiedyś. Ewentualny syf będziemy ładować, słuchajcie, do wora na śmieci. A ramki, te wszystkie, co mam na pasiece, będziemy zaraz zwyczajnie, słuchajcie, odkażać. Będziemy to wszystko odkażać, będziemy robić ognisko. Będziemy je w jak najszybszy sposób próbowali wszystkie odkazić, żeby te pszczoły po tym nie łaziły. Wszystko, co mam w budziaku, będziemy atakować, tak, ostro. Wytniemy to wszystko w cholerę. Naprawdę, prewencja, jeśli chodzi o choroby, o tą część sezonu, pójdzie naprawdę ostra. Wkurzyłem się naprawdę na to wszystko. Znudziło mi się trzymanie pszczół dla samych pszczół. Tak? Po prostu zabieramy się za to ostro. Te choróbska będziemy męczyć.
W tej chwili ten kwas mrówkowy jest w tych rodzinkach, ale ja widzę, że wcale jak wlałem 30 ml, to nie paruje jakoś niesamowicie, żeby ta dykta się zaraz zamoczyła, tylko po prostu w momencie, kiedy jest ten sznurek, to na tym sznurku to się kończy. Ale z ula kwasikiem zajeżdża, więc on na tego grzyba na pewno działa. No i tyle. Spróbujemy, będziemy walczyć na różne sposoby. Mamy jeszcze sporo czasu, jeśli chodzi o pszczoły. Tam widziałem właśnie ten komentarz, że czarno to widzę. Nie, o, źle myślisz, że czarno to widzę. Źle. Jak ja wiem, że mam pszczoły wszystkie pomieszane z Włoszką i one się zachowują budowlanie właśnie, jeśli chodzi o te plastry, tak jak po części te Włoszki, to one dobudują sobie te wszystkie plastry i to wszystko będzie w porządku. Tak, tam widziałem, wysłałem jakiś filmik odnośnie społeczności. Ktoś nowy mnie zasubskrybował, zaczął oglądać, napisał ADHD. Ogólnie od razu powiem, tak na wstępie teraz, trochę po świńsku, bujać się w ogóle z takimi komentarzami. Ja doskonale wiem, że jestem dzikus niesamowity, słuchajcie. Jestem dzikus niesamowity. Osobiście też wiem, że ludzie, którzy ze mną przebywają na co dzień, to po prostu mają mnie dosyć, bo ja tyle rzeczy robię w ciągu dnia i tak dalej, że oni po prostu ze mną nie dają rady, tak? I ja doskonale wiem, do czego tą dzikość wykorzystać, tak? Jak ja się za coś zabieram i zabieram się za to, że pomyślę o tym, tak? Że wcześniej zdążę o tym pomyśleć, albo po prostu już mam jakiś plan związany z tym, że wcześniej coś robiłem, to wszystko idzie naprawdę bardzo świetnie. Gorzej jest z takimi rzeczami, na przykład do których czegoś nie przemyślę, albo zwyczajnie nie miałem jeszcze wcześniej z tym doświadczeń, wtedy to zrobię trochę pochopnie, tak? W tej chwili po prostu wszyscy mnie oglądają, non-stop właściwie. I po prostu mogą sobie ocenić i popatrzeć na takie właśnie życie, które ja tutaj wam pokazuję. No i tyle, i życzę wszystkim miłego dnia.